pracy powoduje taki dyskomfort, bo człowiek zaczyna się czuć trochę jak katarynka, taką umpa. Ja nawet przyznam się, że zastanawiam się, czy nie skończy się tym, że ja swoje przeżycia z powstania warszawskiego poszerzę na przykład powstanie kościuszkowskie, bo jeżeli powiem, że pod Rasławicami wypiłem Bruderszaft z Bartoszem Kołowackim, to to na pewno będzie coś nowego i ciekawego, o czym nikt jeszcze nie słyszał. Ale z drugiej strony, no, resztki uczciwości, które się w człowieku gdzieś tam kolebią, nakazują mówić prawdę. Po prostu nie wolno fantazjować. Dlatego na całe szczęście tu nie jest pośród Państwa wiele osób, które ja dobrze znam i które 7 razy ode mnie już o tym słyszały, więc no, po prostu będę mówił to, co zawsze. Ja do Powstania Warszawskiego przystąpiłem jako ochotnik. Zaraz po zdobyciu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na Starym Mieście, to nastąpiło 2 sierpnia. Teraz, dlaczego ja się zgłosiłem do powstania? Dla mnie byłoby niemożliwością nie wziąć udziału, bo ja należę do pokolenia o tyle nietypowego, że nasi rodzice, moi rodzice byli po prawie 130-letniej niewoli. I to pokolenie moich rodziców, że tak powiem, zachłysnęło się wolnością, niepodległością. I oni nas w tym duchu wychowywali. Po prostu mówiąc tak, to banalne określenie, no, patriotyzm, ciągle się mówi o patriotyzmie. No nas wychowywano po prostu w patriotyzmie. Jeśli o mnie chodzi, to przyznam się, że nawet u mnie ten patriotyzm dochodził do absurdu, bo była przed wojną taka piosenka wojskowa, gdzie była zwrotka: cesarz Napoleon na Polaków skinął, skoczył Kozietulski, szwadron w czwórki zwinął. Mnie się to bardzo nie podobało. Ja mówiłem do ojca: tato, a nie lepiej byłoby, żeby Kozietulski skinął, a Napoleon skoczył? No ale tato mówi: wiesz, niestety taka była nasza historia i odwrócenie ról było niemożliwe. Tak, ale to dowód, że ja miałem takie ciągoty w tym kierunku wielkopaństwowym, wielkomocarstwowym. Także no, a poza tym ja byłem jako chłopak, jako dziecko wychowany właśnie na historii, na literaturze. Ja się zaczytywałem Walerem Przyborowskim, Wacławem Gąsiorowskim, Huragan i tak dalej. No nie mówiąc o Sienkiewiczu, bo na Sienkiewiczu to się wszyscy wychowywali. Mnie nie interesowały marki samochodów, bo takie różne sprawy, tylko historia. Więc jak nagle powstanie, to ja sobie nie wyobrażałem, że ja mogę w tym nie uczestniczyć. Ja się zgłosiłem, jak powiedziałem, po zdobyciu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, czemu też warto parę słów poświęcić, bo to była akcja też nietypowa. To nie wiem, ile osób z Państwa sobie uświadamia w tej chwili, gdzie to jest. To jest na krańcu Starego Miasta, naprzeciw Cytadeli. To jest ten ogromny, stary taki gmach, 280 metrów długości, blisko Wisłostrady. I ten gmach był obsadzony przez Niemców. To jest zastanawiające, że oprócz tej stałej załogi niemieckiej, tak zwanej Wachy, oni 1 sierpnia przywieźli 2 ciężarówki pełne, no potocznie to się mówi, o żandarmi. Tu od razu wyjaśnię, że ci, których Warszawa nazywała żandarmami, ci, którzy przeprowadzali łapanki, rozstrzeliwania, to nie byli żandarmi. To była Schutzpolizei, po prostu niemiecka policja mundurowa. Żandarmi to byli tacy z blachami, z takimi rengrafami na piersiach. Oni strzegli tylko tych najważniejszych obiektów niemieckich. A ci, którzy na terenie Warszawy przeprowadzali te wszystkie akcje terroru, to było szupo, Schutzpolizei. I przyjechały 2 ciężarówki tego Schutzpolizei z ciężką bronią maszynową i obsadzili gmach, co nakazuje domyśleć się, że dla nich nie było to aż takim zaskoczeniem. Oni tylko niewątpliwie
nie docenili skali powstania, to na pewno. Oni prawdopodobnie przeczuwali, że coś, wiedzieli, że coś takiego będzie, ale że to będzie jakaś tam trochę strzelaniny, a nie, że wystąpi kilkadziesiąt tysięcy ludzi. No i zaraz zdobycie tej PWPW. Więc była to w pewnym sensie twierdza ogrodzona żelaznym parkanem 4-metrowej wysokości i 1 sierpnia pierwsze próby zdobycia tego gmachu no, nie powiodły się, bo no, Niemcy otwierali taki ogień z tych okien fabrycznych, że nie sposób było podejść i wedrzeć się do gmachu. Ale wewnątrz PWPW była grupa Armii Krajowej, której ja później właśnie zostałem żołnierzem tej grupy. Nazywało się to PWB-17, co trochę brzmi jak skrót jakiejś budowlanej instytucji dzisiaj, ale to PWB oznaczało podziemną wytwórnię banknotów, bo był to oddział Komendy Głównej AK, który zajmował się dostarczaniem pieniędzy na potrzeby państwa podziemnego. Z tym, że to też jest ciekawa sprawa. Te pieniądze w zasadzie poza najniższymi wartościami, one nie były fałszowane. To był bardzo dowcipna koncepcja polegająca na tym, dlaczego nie były fałszowane. Bo banknoty to jest w sensie poligrafii druku, to jest wyższa szkoła jazdy. To jest wklęs, szczególnie te górale 500 złotówki. To były drukowane na wklęsło druku. Wklęsło drukowe maszyny miała tylko Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, więc podrabianie miało się z celem, bo od razu było widać, że to nie jest właściwy banknot. Więc co zastosowano? Na mieście, gdzie było kilka drukarni prywatnych, też zaprzysiężonych w konspiracji, tam byle jak drukowano jakby imitację tych banknotów. I te banknoty przemycano do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i tam z kolei te arkusze tych banknotów były od razu niszczone jako rzekoma makulatura z maszyn PWPW. Dlatego makulatura, że najlepiej nastawiona maszyna drukarska, kiedy rusza, kiedy następuje początek jej pracy, zawsze pierwsze arkusze są makulaturą, są złe, bo jest kolory niedopasowane. Po prostu wymaga to trochę czasu, regulacja tej maszyny. I dlatego pierwsze arkusze zawsze są do wyrzucenia. I te pierwsze arkusze komisyjnie od razu niszczono, żeby nie było śladu tej operacji, bo personel w ogóle był polski. To się nazywało Staatsdruckerei PWPW, czyli drukarnia państwowa, ale tam byli tylko nadzorcy, komisarze, trojhenderzy niemieccy, którzy zupełnie nie panowali nad sytuacją, bo całe kierownictwo było polskie i załoga prawie 2000 była polska. Więc po prostu podmieniało te banknoty, które były zaraz niszczone jako banknoty, podmieniano na porządne, autentyczne banknoty z maszyn i te banknoty wychodziły na miasto. Czyli to była po prostu podmiana. No i teraz ta grupa przeznaczona do tego rodzaju zadań, bo ona bazowała na pracownikach PWPW poza tymi na zewnątrz istniejącymi komórkami. Ona z chwilą w 1944 roku wiosną w ogóle była taka cała akcja, reorganizacja, że ponieważ wiadomo było, że zbliża się powstanie, więc te oddziały takie specjalistyczne, tak zwane służby tego rodzaju, były wiosną przekwalifikowywane na oddziały liniowe wojskowe, na plutony, kompanii i tak dalej. I grupa PWB-17 też, aczkolwiek składała się z pracowników
często ludzie to byli co najmniej w średnim wieku, bo to byli specjaliści, a nie przeznaczeni do działań bojowych ludzie. Ale grupa otrzymała zadania bojowe, właśnie opanowania PWPW. I teraz w końcu lipca Niemcy, bo był taki okres, co pewnie Państwo to wiedzą z literatury, że kiedy zbliżał się front wschodni, to w drugiej połowie lipca była taka faza w Warszawie popłochu wśród Niemców. Ewakuacja urzędów, Volksdeutsche masowo uciekali z Warszawy. Maszyny z PWPW zaczęto wywozić do Rzeszy. Ale do tej akcji ewakuacyjnej potrzebni byli ludzie, czyli pracownicy. A ci pracownicy to w większości byli ludzie z tej grupy PWP-17. I teraz, kiedy nastąpiły ataki z zewnątrz, tam był głównie batalion Czarnieckiego z Gozdawy, z batalionu Wigry, oddziały ze 4. Kompanii Syndykalistów, te oddziały, które miały zdobyć, atakując od ulicy, one spotykały się z silnym oporem niemieckim i 2 sierpnia około południa telefonicznie dowódca tej grupy wewnątrz otrzymał rozkaz uderzenia. I wtedy nastąpiła akcja na zasadzie konia trojańskiego, że tu atak z zewnątrz i nagle na tych Niemców, którzy są nastawieni wyłącznie na obronę zewnętrzną, nagle zaczęły się sypać granaty na korytarzach. Ci ludzie, ci Polacy, do których obecności oni byli przyzwyczajeni, bo to są pracownicy, ci ludzie ich zaatakowali. I to o tyle zadecydowało, że ta załoga niemiecka załamała się po prostu po popłoch. Oni zwrócili się do ucieczki, oni uciekali w kierunku Cytadeli. No i wtedy jednocześnie umożliwiono tym oddziałom z zewnątrz, od bramę wysadzono, wtargnęły te oddziały z miasta, no i gdzieś około drugiej cała PWPW była opanowana przez powstańców. Ja się natychmiast zgłosiłem. I od razu formą, ponieważ liczono się z tym, że Niemcy zareagują, a Niemcy byli blisko, bo Cytadela to było przecież sąsiedztwo PWPW prawie. Więc od razu załoga została formowana, nastawiona na obronę zdobytego obiektu. I był taki w kompleksie PWPW, ale oddzielnie stojący budynek Rybaki 35, to był blok mieszkalny pracowników PWPW, gdzie ja mieszkałem, bo moi rodzice, znaczy mój ojciec pracował przez całe życie w PWPW. Zresztą tutaj ja w pewnym sensie życie swoje zawdzięczam tej instytucji, bo moi rodzice poznali się jako pracownicy PWPW. Więc gdyby się nie poznali w tej PWPW, to mnie by nie było. I teraz od razu się między innymi stworzono oddział, który miał być załogą tego bloku mieszkalnego PWPW. Pod dowództwem niejakiego Roma, kapral Roman Marchel, wspaniała postać. I drużynę stworzono, która miała ten blok obsadzać i bronić przed ewentualnymi uderzeniami Niemców. I ja zostałem najpierw łącznikiem tego Roma, kaprala Roma. Oczywiście później, w przebiegu dalszych dniach, to już nie było takiego komfortu, żeby chłopak prawie 17-letni był tylko łącznikiem. Później już miałem broń i byłem jako, nie przestając być łącznikiem, byłem jako strzelec już, tacy jak ja. No i powstała ta drużyna i to była też ciekawy zespół. Nas w tej drużynie Roma, że dwa słowa o nim samym. To był podoficer kapral, to nie był oficer, był znakomitym dowódcą, to był z zawodu kierowca, doskonale strzelał. Sprawa refleksu, orientacji, bo proszę Państwa, trzeba sobie co uświadomić. Przed wojną motoryzacja była w stosunku do dzisiejszego stanu motoryzacji, to była w powijakach. Dzisiaj samochód prowadzi każdy, kto nie ma więcej niż 90 lat, ma przynajmniej jedno oko i przynajmniej jedną nogę, no i ma pieniądze na samochód.
A wtedy kierowca to był zawód, była selekcja. Kierowcami byli ludzie o predyspozycjach specjalnych, czyli spostrzegawczość, refleks i taki był ten dowódca mój, ten Rom. No, drużyna była bardzo zróżnicowana wiekiem. Nas w ciągu całej przebiegu walk o PWPU nas się przewinęło 19 w tej drużynie, z tym, że nigdy nie było nas jednocześnie 19, bo traciliśmy kolegów, a zgłaszali się też w międzyczasie ochotnicy. I z tych 19 była ogromna rozpiętość wieku. Najstarszy kolega miał 49 lat, co pociągało pewne, miało pewne konsekwencje w jego zachowaniu, bo my na przykład w pierwszych dniach w nocy mieliśmy czujki, które leżeliśmy na ziemi za podmurowaniem parkanu, no nie było koce sobie rozkładaliśmy, ale no, noce były już chłodne. On sobie krzesło wynosił, ten 49-letni. My leżeliśmy, a on siedział na krześle. Poza tym to była fajna postać, bo to był tak zwany kresowiec ze wschodu człowiek. Miał te charakterystyczne naleciałości językowe. On w ogóle nie mówił karabin, tylko fuzja. I nawet nie fuzja, tylko fuzja, bo to te zmiękczenia ze wschodu. Więc to był taki. Był 44-letni zastępca tego dowódcy drużyny, to był wartownik. Dzisiaj to się mówi ochrona, wartownik PWPW, weteran już wojny 20 roku, więc z doświadczeniem bojowym facet. Był też 41-letni plutonowy podchorąży Tasiemka. To była też fajna postać, bo on to był tytułowy z mojej pierwszej książki, bo te moje wspomnienia z powstania zatytułowałem z Tasiemką na czołg. I to właśnie był ten pseudonim Tasiemka. To był bardzo dobry kolega, dzielny żołnierz, też doświadczony, on też w 20 roku walczył, ale on miał, to kwestia charakteru, on zachowywał pewien dystans i bardzo pilnował, żeby ci najmłodsi, tacy jak ja, perty do niego nie mówili, tylko kolego albo pan najlepiej. I nawet to się tym objawiło, ten jego dystans, że kiedy któregoś dnia, to już był później, w korytarzu nie upadł w porę i przejechała po nim taki język, co nazywano szafą albo krową, to były te pociski moździerzy salwowych. To była mieszanka żrąco paląca i on się, na nim się mundur zapalił, spalił tu kołnierz, rękawy i ja pamiętam, on biegł korytarzem, ale co, bo panowie palą się, bo nawet w takiej sytuacji to panowie było. No więc to on był poza tym przed wojną wielokrotnym reprezentantem Polski w pływaniu, rekordzistą Polski w pływaniu, tym, że on pływał na długich dystansach. I kiedy po wojnie, a już po wojnie tam miał 50 parę lat, padł jego ostatni rekord Polski przedwojenny, to on się tak zdenerwował, że popędził do Polskiego Związku Pływackiego i od progu krzyczy: zgłaszam próbę odebrania rekordu. A ci działacze tego związku, to ci przedwojenni dawni koledzy, stary, uspokój się, spójrz w kalendarz, ile ty masz lat, gdzież odbierać. Więc był ten Tasiemka. No a poza tym byli tacy jak ja, 16-18-letni. Więc rozpiętość wieku była ogromna. No, był taki też kapral Klucz, też żołnierz 1939 roku. To była jedna z tragicznych postaci, bo on został w nocy z 8 na 9 sierpnia został bardzo ciężko ranny. Leżał najpierw w szpitalu miejscowym, bo u nas w WPW był taki szpital polowy, prowizoryczny, ale bardzo dobrze zorganizowany. Przez też legendarną postać tym szpitalem kierowała doktor Rana, Hanna Petrynowska. To była wdowa po też lekarzu. Jej mąż był lekarzem fabrycznym PWPW przed wojną. Był jedną z pierwszych ofiar Gestapo, aresztowany na początku 1940 roku. Zginął już w tym samym roku w obozie koncentracyjnym, zamordowany oczywiście.
i ona po nim przejęła obowiązki lekarza PWPW. Zaprzysiężona została w tej grupie PWP 17 i organizowała sekcję sanitarną, a później powstanie szpital. No więc leżał on ten klucz u tej doktor Petrynowskiej. Później go wyniesiono na Długą. Długa 7 to był główny pierwszy szpital chirurgiczny Starego Miasta numer 1. Tu, gdzie dziś jest archiwum akt dawnych. Dawny też Pałac Raczyńskich, Długa 7. Tam leżał i tam leżał w bardzo trudnych warunkach, bo góra już się paliła tego szpitala i on leżał, to nie były dzisiejsze szpitale, ludzie leżeli na schodach, na klatkach schodowych. Jak on leżał na klatce schodowej, to jak biegali z wiadrami wody na górę, żeby gasić te pożary, to chlustali na niego wodą. On był cały w ranach, w bandażach, bo on był tu posiekany odwłokami. I kiedy zobaczył go jeden z naszych oficerów z PWPW, który tam poszedł w jakiejś sprawie, no to ten go błagał, zawieźcie mnie z powrotem. No i przyniesiono go z powrotem. I on już do końca obrony PWPW był jako jeden z tych ciężko rannych. I skończyło się tym, że kiedy 28 sierpnia Niemcy opanowali rano wytwórnik, kiedy my już się wycofaliśmy, nawiasem mówiąc, nie można było wynieść, ewakuować ciężko rannych, dlatego że wycofywanie się z wytwórni odbywało się z podziemnej hali po drabinach do okien umieszczonych pod sufitem, więc z noszami nie sposób było to dokonać. Lżej ranni się wycofali. I zostało tych kilkudziesięciu ciężko rannych. Niemcy wtargnęli i ta doktor Petrynowska, ta doktor Rana, to był pseudonim, jej proponowano wycofanie się razem z nami, z wojskiem. Ona powiedziała, że jest to wykluczone. Ona musi zostać z rannymi. I kiedy Niemcy dotarli do tego szpitala, ten szpital był w podziemiach, to też była ciekawa sprawa. To był tak zwany schron prezydenta, bo w PWPW ze względu na potęgę gmachu był dwie kondygnacje pod ziemią wybudowany schron dla prezydenta Mościckiego. On tam miał się schronić na wypadek wojny. Oczywiście no nie, wiadomo, że nie skorzystał, że była ewakuacja. I w tym schronie prezydenta to była ostatnia lokalizacja tego szpitala naszego PWPW. I tam ci ranni leżeli. I ta doktor Petrynowska, która dobrze znała niemiecki, stanęła u podnóża, bo zaczęli Niemcy rzucać granaty z góry, z klatką schodową. Ona stanęła u podnóża tych schodów i zaczęła po niemiecku wołać, niech się sen lazaret, że to jest, nie strzelać, bo tu jest szpital. Ich to nie przyjęli do wiadomości, granaty się sypały i wreszcie skończyło się tym, że granat tak trafił ją, że ona skonała, usunęła się na krzew. To relacja jest, bo zostały z nią trzy najodważniejsze sanitariuszki. Bo kiedy zaczęły się już boje wewnątrz gmachu i wiadomo, można było przewidzieć, czym to się skończy, że my się w końcu stracimy ten gmach, to wtedy doktor Petrynowska zwolniła personel. Powiedziała tym dziewczynom swoim, która chce, zwalniam was ze służby. Bo wiadomo było, co może je czekać. To nie tylko byli Niemcy, to byli ci, których nazywano własowcami. Własowcy, to nie byli własowcy, to były te oddziały kolaboracyjne, tak zwane wschodnie oddziały kolaboracyjne. Oni byli po białorusku, po rosyjsku, po ukraińsku. Więc wiadomo było, na co te dziewczyny byłyby narażone. Ale trzy czy cztery zostały z doktor Petrynowską i stąd jest, one przeżyły, dwie przeżyły. I stąd jest relacja dokładna, co się stało. I ta doktor Petrynowska z tą rozerwaną jamą brzuszną zakończyła życie. A oni również wymordowali wszystkich tych rannych. I ten klucz, o którym zacząłem opowiadać z naszej drużyny, też został albo zastrzelony na posłaniu, albo granat go rozerwał. W każdym razie to była masakra. No więc, ale opowiadam o tej drużynie. No więc tak to z grubsza wyglądało, że była to taka wielka rozpiętość wieku. Byliśmy chyba, byliśmy bardzo dobrze dowodzeni przez tego Romana Markla.
Także wytwórni PWPW w głębi gmachu nas postrzegano jako taki no, wyróżniający się czołowy oddział. Teraz jeśli chodzi o moje takie bardziej osobiste jakieś wspomnienia, fragmenty, to już 3 sierpnia Niemcy usiłowali odzyskać PWPW. I tutaj, gdzie dziś jest most Gdański, to był most kolejowy. Spod mostu gdańskiego wyjechały Pantery, te czołgi niemieckie, za nimi piechota. I oni zaatakowali, najpierw czołgi zaczęły ostrzeliwać ten nasz budynek mieszkalny PWPW. I obok nas była taka szkoła imienia Emilii Plater na Rybaki 32. Dzisiaj w miejscu dokładnie, gdzie stała ta szkoła, to był duży budynek, to samochody przyjeżdżają, te, które z Sanguszki zjeżdżają w Wisłostradę. One dokładnie przez miejsce po tej szkole. I Niemcy usiłowali odbić ten blok nasz i tą szkołę. I ja to nazywam takim moim chrztem bojowym, bo trzej koledzy siedzieli na najwyższym piętrze, przy oknach, a ten mój rom, ten dowódca, mówi: słuchaj, biegnij do nich i powiedz im, żeby na czas ostrzału czołgowego nie tkwili w oknach, bo niepotrzebnie, niech się cofną w głąb mieszkania, bo wiadomo, że dopóki czołgi walą, to jeszcze piechota nie ruszy. I wtedy właśnie ja dlatego mówię chrzest bojowy, bo to taki zbieg okoliczności nastąpił. Ja biegłem klatką schodową w górę, oni byli na trzecim piętrze. I teraz, kiedy ja byłem mniej więcej na pierwszym piętrze, czy podejście pół piętra, nade mną rozerwał się pocisk czołgowy, o piętro czy dwa piętra wyżej. Ja za chwilę byłem w tym miejscu, gdzie ten pocisk się rozerwał, jeszcze ten kurz był po tym wybuchu, ten tynk, kiedy rąbnął tam niżej następny, kiedy ja byłem przed chwilą. Więc to była niesamowita dla mnie sytuacja, że gdyby odwrotna była kolejność pocisków, to ja bym tu Państwu tego nie opowiadał w ogóle. Bo przypadek, jeszcze jeden dowód, jak przypadek rządzi. Ale ja to nazywam właśnie, to był mój chrzest bojowy, że ja pierwszy raz byłem w miejscu, wyraźnie w tym miejscu, gdzie był ostrzeliwany. A ci koledzy, ja tam do nich biegłem, oni sobie siedzieli jak u cioci na imieninach, spokojniutko, w oknach. Więc ja mówię: chłopaki, cofnijcie się w głąb. No to był ten trzeci, zresztą oczywiście Niemcom się nie udało ani odbić budynku tego, ani tej szkoły. Tam zresztą zginął taki dzielny podporucznik Rogoża z kompanii syndykalistów na Rybakach. On lornetował Niemców z takiego zagłębienia i trafili go. Więc były z naszej strony straty, ale nie w naszej drużynie. No bo to był trzeci, to dla mnie taki moment, dzień, który zapamiętałem. No później był okres względnego spokoju. To znaczy, ja mówiąc o spokoju, nie mam na myśli bombardowań i w ogóle ostrzeliwania, bo rąbano nas bez przerwy. Te ciężkie środki bojowe i sztukasy bombardowały, i moździerze salwowe, one sterują getta, gruzów getta i z parku Traubuta, gdzie znanego nam wszystkim. Więc byliśmy ostrzeliwani, bombardowani, ale nie było natarć. Nie było natarć tak zwanej siły żywej, jak się mówi w języku wojskowym. Natomiast 16 była kolejna próba niemiecka odbicia PWPW. Był atak na barykadę przylegającą do PWPW, która zamykała ulicę Zakroczymską. To była jedna z głównych barykad powstańczej stalówki. Dlaczego? Dlatego, że jak sobie uświadomiły plan Starego Miasta, to patrząc od północy, ulica Zakroczymska przechodzi we Freta. Freta, Barbakan, jest Nowomiejska, Rynek i Świętojańska. To jest kręgosłup Starego Starówki. I tak jak od południa to były barykady
przy placu zamkowym, zamykający piwną świętojańską podwalę, tak od północy ta barykada na Cieszyńskiej. To była pierwsza bariera dla Niemców, którzy chcieliby się wedrzeć na Starówkę. I tam był silny atak czołgów. One wyjeżdżały od Cytadeli tu obok parku Trauta. Za nimi szła piechota. I tam na tej barykadzie zaczęło się niedobrze robić to i broniła tej barykady, bo ja nie mówiłem o załodze całej PWPW. Najpierw byliśmy tylko my, ta grupa PWP 17. Później gdzieś 10-11 to wzmocniona załoga nasza została, znaczy mówię o całej PWPW, przez taką kompanię z batalionu Kieliński, kompania podporucznika Osy. Kieliński, jak wiemy, kojarzy się ze Śródmieściem, ze zdobyciem Pasty przede wszystkim. A batalion Kieliński był mi to własne. To był batalion wielo, bodajże 9 kompanii miał. I tylko sytuacja tak się ułożyła na początku powstania, że kiedy po tygodniu, to był 6-7 sierpnia, było to słynne uderzenie Dirlewangera, kiedy Niemcy sprowadzili spoza Warszawy posiłki, ta brygada kryminalistów i tak dalej, to poszło ogromne uderzenie wolską, chłodną w kierunku placu marszałka Piłsudskiego, bo oni chcieli, bo plac Piłsudskiego i okolice to była dzielnica niemieckich władz. Gubernator Fischer tam siedział. I oni chcieli, ta dzielnica się znalazła otoczona przez powstańców. Oni chcieli uwolnić tych swoich dygnitarzy i dlatego ogromna kolumna pancerna piechota uderzyła i oni rozpołowili oddziały powstańcze. I batalion Kieliński był w takim miejscu, gdzie jakby okrakiem był na tej linii uderzenia niemieckiego. I większość kompanii batalionu znalazła się w Śródmieściu, ale dwie kompanie były na północ. I te dwie kompanie, Batury i właśnie tego Osy, który do nas przyszedł, oni się znaleźli na Starówce i ta kompania Osy zasiliła naszą załogę. I oni głównie mieli zadanie bronienia zachodniej części PWPW, czyli od Zakroczyńskiej, te bloki, i barykady na Zakroczyńskiej. I tam się zaczęło robić niedobrze, bo oni zaczęli straty śmiertelne ponosić. I ranni, i zabici byli. I wtedy dowództwo naszą drużynę z przeciwległego zupełnie krańca, bo my byliśmy rybaki 35 już nad Wisłą, był rozkaz, żeby nasza drużyna przebiegła na Zakroczyńską wzmocnić obronę tej barykady. I my rzeczywiście przez te wszystkie dziedzińce PWPW biegliśmy, to trwało parę minut. No oczywiście budynek nie był ogołocony, bo ten nasz dowódca zostawił dwie czy trzy ciulki takie w tym budynku naszym, a reszta, większa część pobiegła na tą Zakroczyńską. I teraz wpadamy na tą barykadę i co ja widzę? Ta barykada, potężna barykada była, to był wykop tak głęboki, że nawet rury kanalizacyjne było odsłonięte. Wykop, ale od strony atakujących był nasyp. Wykop i ta ziemia z tej wykopana i płyty chodnikowe, jakieś beczki, to wszystko tworzyło tę właściwą barykadę. I teraz my wpadamy na tą barykadę i ja, no miałem, człowiek w tym wieku jest szczególnie wrażliwy, ja miałem niecałe 17 lat i ja pierwszy raz w życiu zobaczyłem człowieka bez głowy. Dosłownie bez głowy. Tak jak rewolucja francuska gilotyną, odpadały głowy, ja powstaniec oczywiście w mundurze, że potem z tej kompanii, na dnie tej barykady leży, a zamiast głowy takie jakieś strzępki czegoś ma. No ja pamiętam, że mnie zwróciło to, bo ja do dziś to widzę, ale dlaczego, co się stało? On zginął od pocisku czołgowego, ale jak się mówi, że ktoś zginął od pocisku, to polega to zawsze, prawie zawsze na tym, że gdzieś się rozrywa blisko pocisk, odłamki tego pocisku lecą i któryś z odłamków człowieka zabija, będącego w pobliżu. Tu była inna sytuacja. T-34
te czołgi, ten czołg pierwszy strzelał, bo oni byli w barykady, więc on strzelał płaskim torem. To nie była parabola pocisku, tylko tak pocisk szedł. A ten chłopaczyna wysunął głowę ponad barykadę. No chciał zobaczyć. I w momencie, kiedy on wysunął głowę, to taki pek, że pocisk po prostu zmiótł mu głowę. Także to jest jedyny przypadek, jakim się spotkali. I to dlatego ten dzień dla mnie się tak poza tym, no, Niemcy nie poradzili sobie, bo jeszcze prócz tego, że ogień mieli od nas z barykady, bo ci z Osy nadal byli i my jeszcze się pojawiliśmy, to jeszcze leciały z samego, bo barykada była cofnięta w stosunku do budynku, do PWPW trochę, w głębi ulicy. Jeszcze butelki, granaty, benzyna na nich leciała na tą piechotę. Krótko mówiąc, oni wtedy chyba gdzieś tak około 10 ludzi stracili i wreszcie te czołgi się wycofały. A ja jeszcze dodatkowo ten dzień pamiętam o tyle, poza tym bez głowy i tą walką całą, że kiedy wracaliśmy już do naszego budynku, na naszą kwaterę, to idąc przez dziedziniec, poznałem dwóch nowych żołnierzy. I ci żołnierze od następnego dnia by weszli do naszej drużyny. To byli żołnierze, którzy, oni byli w konspiracji, byli w takim pułku Garłuch, który miał zdobywać Okęcie. Nie dotarli, cała ich ta drużyna, czy nawet pluton, nie drużyna, nie dotarła, a oni mieli zbiórkę na Woli. Więc ponieważ nie było mowy o dostaniu się na Okęcie, oni wstąpili do Parasola, no słynny batalion. W tym Parasolu po paru dniach zostali ranni, więc szpital, ale nie byli na tyle ranni, żeby tam już wiekować w tym szpitalu. Po dwóch, trzech dniach wyszli. Jeden z nich, to był ostatni kolega z drużyny, który oprócz mnie żył jeszcze dwa lata, trzy lata temu żył. Lis, Leszek Grodecki. On w batalionie Miotła natrafił na swojego starszego brata. Mociota też było zgrupowanie Radosław. I on po prostu, no nie czuli się oni obaj, ci moi późniejsi przyjaciele, nie czuli się obaj z tym Parasolem związani, bo oni z konspiracji byli zupełnie dziwni. Więc jak ten zobaczył brata, no to się przeniósł do Miotły. I w tej Miotle był znowu i znowu został ranny. Brat zresztą zginął. Brat zginął podczas słynnego przebicia przez stawki. I oni w rezultacie, ci dwaj, Lis i Bogiel, pseudonim, Bogusław Kałman. Oni wtedy, kiedy ja wracałem na kwaterę po odparciu tego szturmu na Zakopczyńsko, to ja ich zobaczyłem, bo ich ojciec jednego z nich był u nas w tej PWP-17, to był stary pracownik PWPW, to był szefem sekcji technicznej. Tam produkowano miotacze ognia i tak dalej. No i oni wstąpili po prostu do naszej grupy i do naszej drużyny. I ten jeden z tych kolegów, o którym mówię, żył najdłużej, było nas jeszcze dwóch, trzy lata temu, ale najbliższym moim przyjacielem to był drugi, ten właśnie Kaufmann Bogiel. To był chłopak o nieprawdopodobnym poczuciu humoru i takim dystansie do wszystkiego. Ja, jeszcze to jest dygresja, bo to już nie dotyczy moich mówić, ale o nim charakterystyczna rzecz. On był ranny, leżał najpierw na Mławskiej, później przenieśli go rannego do szpitala w kościele świętego Jacka na Freta. Kiedy Niemcy wtargnęli do kościoła i podpalili kościół, wtedy szybko tych rannych, tam ich było chyba ze 20-30 osób, ich z kościoła szybko wyniesiono. I nie wiem, czy Państwo wiedzą, gdzie jest ulica Stara. To jest od Mostowej, ona tak później zakręca do rynku Nowego Miasta, tam przy Sakramentkach. Ich ułożono na bruku ulicy Starej. I on tam leży. A tam były i powstańcy głównie, i mężczyźni, i dziewczyny były. I on teraz jest jego relacja. Pojawia się SS młody, bo już Niemcy tam doszli. Zobaczył opaskę, każe dać opaskę powstańczą. Więc ten Bogusław pisze, że myślał, że to jest koniec, że ten zaraz SS-man, ale nie. SS-man obejrzał opaskę, starannie złożył, schował do kieszeni, ale każe
kurtkę. No bo ten Bogusław był całkowicie, tak jak oni byli najpierw Radosławowi, oni wszyscy byli kompletnie umundurowani w niemieckie i buty i wszystko, niemiecki ubiór. Każe mu zdjąć kurtkę, bo niemiecka kurtka, to ten ściąga kurtkę. To ten popatrzył, buty też niemieckie, trudno, ściąga buty. No i on pisze dalej tak. I kiedy padła komenda spodnie, to on pisze tak, to ogarnęło mnie przerażenie, bo obok leżały kobiety, a kalesony też miałem niemieckie. I to był właśnie taki patent, ten Bokalman. Ja jeszcze do niego wrócę w związku z moją osobą. I to był ten 16 sierpnia. Później 23 sierpnia. To był też dla mnie bardzo pamiętny dzień, ale od razu uprzedzę, że to był dzień, kiedy ja się w pewnym sensie skompromitowałem. A zaraz powiem dlaczego. 23 sierpnia, tak późnym popołudniem, przez zaskoczenie, opanowali oni ten nasz budynek, bo był względny spokój, nic się nie działo, a my już kwaterę wtedy mieliśmy nie w budynku, bo budynek już był za bardzo zrujnowany, tylko mieliśmy w samym gmachu PWPW. Podwórze nas oddzielało od tych naszych stanowisk w tym domu mieszkalnym. I my sobie na kwaterze siedzieliśmy, właściwie leżeliśmy tak na koszulkach niemieckich pod ścianą, na środku stał stół i pamiętam, że ten nasz Rom, ten dowódca drużyny, zaprosił na obiad dwóch oficerów ze zgrupowania Leśnik, bo to przyszło do nas, jeszcze nie powiedziałem, że trzon załogi pod koniec, bo najpierw przyszła jako wzmocnienie ta kompania Osy z Kielińskiego, ale później, już dużo później 20, z Muranowa, po strasznych walkach o remizę tramwajową, o zajezdnia, wycofało się do wytwórni zgrupowanie pułkownika Leśnika. No to oni stali trzonem załogi, bo to było prawie 300 chłopa. No chłopa, dziewczyn, sanitariuszki, a 300 ludzi. Byli bardzo, bardzo poranieni w bandażach po tej walce na Muranowie, no ale to dobrze uzbrojeni byli. I zaprosił dwóch oficerów od tego Leśnika, ten Roman, i teraz obiad, znaczy to nie obiad, to była po prostu zupa. Zwykła jakaś tam kartoflanka. I oni siedzą przy tym stole, jedzą, a my sobie pod ścianą leżymy, a w tym naszym domu, jako ubezpieczenie, było 3-4 ludzi. Do dzisiaj nie jestem pewien, czy to byli w ogóle z naszej drużyny, bo wtedy już to zgrupowanie Leśnik zasilało nas. Oni podwajane były stanowiska, przychodzili żołnierze, ludzie też oni. Więc kto wtedy był w tym budynku, tego do dziś nie wiadomo. W każdym razie jak rusz, najpierw się zaczął nalot, naleciały sztukasy, te junkersy, to potocznie nazywali sztukasami, i zorientowaliśmy się, że bomby lecą bardzo blisko, czyli na ten blok mieszkalny, a my jesteśmy tuż obok. I ledwie huk ostatniej bomby ucichł, to się zaczął niesamowity ogień broni maszynowej. I ta broń maszynowa waliła już w nasze okna, bo nasze okna, kwatery wychodziły na ten blok mieszkalny. A oni mieli ukosem taką lukę od cytadeli, że mogli ostrzeliwać od razu nasze okna, były za baryka, bo to była farbiarnia, ta nasza kwatera, farbiarnia PWPW. I my beczkami suchej farby te okna założyliśmy, okna wysoko były. I było słychać tak, ja wtedy po raz pierwszy zetknąłem się z dosłownością tego określenia, które znam z historycznej literatury, że strzały zlały się w jeden huk. To był taki ogień broni maszynowej, że nie było tego ta, tylko jeden huk. I wtedy, jak już poleciały bomby, za chwilę ten straszny ogień broni maszynowej, to wtedy od razu ci dowódcy, ci trzej przy stole się zrobili, a i te bomby, i pamiętam, że ja też patrzyłem, jak bomby leciały, to sufit im do talerzy wpadał do tych
do tej zupy. I oni się natychmiast zerwali, oficerowie, wiedzieli, od razu ocenili sytuację i pobiegli do swoich, bo było wiadomo, że to jest natarcie na blok mieszkalny. I wtedy rąb do nas chłopaki, wszyscy wyskakujemy. I my wybiegamy na podwórze, a tam od razu od strony bloku mieszkalnego ogień. Czyli blok mieszkalny jest już w ręku nieprzyjaciela. Tam była taka dziura, dziura w tym podwórzu, w asfalcie tego podwórza między PWPW a blokiem mieszkalnym była taka wielka dziura. I z tej dziury ogień broni maszynowej. No więc jeszcze, żeby się upewnić na 100%, to Roman, ten Rom i my dwaj, ja i jeszcze kolega, pobiegliśmy tam w bok do ogrodzenia wytwórni od strony ulicy Zakątnej. Tam stali inni żołnierze, w ogóle spoza PWPW, którzy widzieli, co się, i oni nam potwierdzili, że widzą Niemców przeskakujących do bloku mieszkalnego, czyli blok mieszkalny jest opanowany. No i zaczęło się odbijanie tego bloku mieszkalnego. Najpierw piwnicami usiłowaliśmy. Zaczęło się to tak, że ponieważ w tej dziurze oni siedzieli, więc dowódca wysłał na piętro naprzeciw tego właśnie Lisa. On był szalenie wysportowany chłopak, świetnie rzucał. I on miał dwa dobre angielskie granaty. My przyczajeni już czekaliśmy w tym, jeszcze w tym bloku PWPW przed tym podwórzem. On idealnie trafił w ten otwór, tam się tylko zakotłowało. Jak się zakotłowało, to my ruszyliśmy od razu. Nami wtedy jeszcze dwaj Rom nami dowodził i leśnicy przesłali, taki był porucznik Szary. Też człowiek, który chyba nie miał instynktu samozachowawczego, bo to był spokój tego człowieka w najbardziej piekielnych sytuacjach był wręcz niesamowity. Miał wirtuty i trzy razy krzyż waleczny, ten Szary. I ten Szary i ten Rom nas do natarcia idziemy. I my przez tą dziurę, a przez tą dziurę się wskakiwało do piwnic tego bloku mieszkalnego. Dodam, że ostatnie trzy dni my w tym bloku broniliśmy się do połowy łydek w wodzie byliśmy, bo pękły rury wodociągowe i woda zalała wszystkie te sutereny, kondygnacje, piwnice. Więc do tej wody wskakujemy, ciemny korytarz i tak od razu z góry było wiadomo, był rozkaz. Parzyście na prawo, bo to był mniej więcej środek tego korytarza, to były dwie przeciwległe klatki schodowe. Prawo w lewo, prawo w lewo, ale ledwie zaczęliśmy już, a tu ciemności w tym korytarzu, nagle ogień wzdłuż korytarza. Więc my na szczęście w ciemnościach my nie byliśmy widoczni, tylko wszyscy do ściany, brzuchy, kto miał brzuch, to wciągnął i szczęśliwie tylko jeden kolega był trafiony, właśnie ten najstarszy, który na karabin mówił, w uciej na krześle służbę pełnił. To on dostał przestrzał tutaj gdzieś przez jamę gruszną. No i wtedy wycofujemy się, bo wiadomo, że oni są już tu na dole i że jeszcze trochę i nas po prostu powystrzelają. Więc pierwsze natarcie się nie udało. Pamiętam jeszcze, że jak się znowu wycofywaliśmy przez ten otwór, tą dziurę w asfalcie, to przede mną taki, ja o nim jeszcze powiem, był taki kolega w drużynie, Bacik Reziecki. Ten Bacik, gruby, masywny chłopak taki, i on miał butelki z benzyną. I on się przede mną gramoli przez tą dziurę, majta nogami, łokciami się tam już zapalł. Ja widzę, że mu się ta benzyna wysuwa spod pachy. Ja w ostatniej chwili chwyciłem tą butelkę, a to była benzyna, to były butelki samozapalające. O ile na początku powstania produkowano butelki, które by było trzeba zapalić przed rzuceniem, to tam już to sprawa chemików. Tam zastosowano taką mieszankę, która wybuchała przy zetknięciu z powietrzem. Pękała butelka i od razu był płomień. Więc ja wiedziałem, że jak się jemu ta butelka zesunie, to my się nie wycofamy, bo to będzie zaraz pożar. No i chwyciłem tą butelkę. No i wtedy się wycofaliśmy. Później druga próba to była
już nie przez piwnicę, ale wtargnęliśmy do parterowego mieszkania od tyłu. Oczywiście nie musieliśmy przez okno wchodzić do tego parteru, bo już była taka ogromna wyrwa wywalona wybuchem bomby czy metacza. Więc skoczyliśmy do parterowego mieszkania i też była fajna historia, bo my jesteśmy w tym mieszkaniu, wyjście z mieszkania jest na klatkę schodową, czyli na front budynku i my się wysuwamy w tym kierunku, a pod spodem, tam gdzie była ta woda i te głosy słyszymy, oni raczej, ja nie wiem, białorusku czy po ukraińsku mówili. Słyszymy głosy, no i nawiązała się rozmowa. Oni nam obiecywali, że oni nas wyrżną jak sobaki. Taka była ich zobowiązanie, powiedzmy. No, my im właściwie tam nawet nieco drugie słowo było cenzuralne w tej wymianie zdań, więc nie mogę przytaczać. Natomiast jeden był, mogę ominąć słowo niecenzuralne, ale treść jest ciekawa, bo jeszcze wyjaśnię, dlaczego to ładnych parę minut rozmawialiśmy, a nie czyniliśmy sobie krzywdy. Po prostu dlatego, że oni tam mieli załomy korytarza, my im rzuciliśmy 2-3 granaty, ale trzeba nie wiem jak ich odbić, żeby trafić, bo oni się zaraz, leciał granat, to się zaraz osłaniali czymś, jakimś załomem muru. I my się zorientowaliśmy, że po tych granatach oni dalej nas obiecują, że nas wyrżną. No więc nie było sensu. Oni do nas też nie mogli, bo my wyżej musieliby się nam pokazać na tym odcinku schodów, to byśmy to kropili do nich. I taka konwersacja. I w pewnym momencie ten lis, a on dobrze mówił i po ukraińsku, po białorusku, bo jego ojciec był przed wojną starostą we wschodniej Polsce, gdzieś tam, no dzisiaj to jest Ukraina, gdzieś tam koło Szczecina. Więc on znał dobrze ich mowę. I on w pewnej chwili pyta tego, tak głosy już rozróżnialiśmy, tego najbliżej, czy ma żonę? Gdyby to pytanie trafiło na warszawskiego cwaniaka, to by pierwsza odpowiedź, a gdzie to cię obchodzi? No, ankietę personalną mu robi, czy ma żonę. A to takie były czubaryki nierozgarnięte i on zaskoczony mówi, że ma żonę. I wtedy ten, ja tu starannie ominę wszystkie słowa, ale sens, tak żeby się państwo w sensie. On mu wtedy wyjaśnił, że ta żona z niego jako z mężczyzny już nigdy nie będzie miała pożytku. Że my zrobimy z nimi to, co oni z nami chcieli. Tak, więc i oni, w rezultacie oni nam uciekli. Bo oni tkwili, jeszcze nie znali, bo to był początek, nie znali dobrze rozkładu budynku, ale później jak się zorientowali, że jest wyjście, że tam to co, później już cisza. Ale w ogóle budynek jeszcze przed nich był obsadzony. I teraz była ta trzecia próba. Trzecia próba to już było około północy, już ciemności zupełne. I my się ustawiliśmy już, na podwórze już przed nich nie było ostrzeliwane. My się ustawiliśmy, tak, nas tak było z 20 paru. Byliśmy my i kilku było z grupowania Leśnik. I ruszamy. Ruszamy za zakręt muru, bo byliśmy za tyłem budynku, staliśmy i schodzimy, bo to były dwa poziomy. Bo tutaj muszę państwu powiedzieć, że IPWPW i ten blok mieszkalny to były gmachy wbudowane w skarpę. Więc to, co na dole było parterem, odwrotnie, to, co na dole było piętrem, to tam było jeszcze parterem i konsekwentnie i piwnica, i pierwsze piętro. Więc a podwórza były, jedno było niżej, drugie to od PWPW było wyżej i były wzdłuż pod ścianą budynku schody. A później zaczynały się na dole okna już tego budynku parterowe. I my tak gęsiego, po cichutku, to miało być zaskoczenie, schodzimy. A ten Roman Marker szedł równolegle do nas ze swoim szmajserem
A ja miałem wtedy pistolet krótki, taką zwaną FN-kę i miałem dwie butelki tej benzyny samozapalnej. Ja jakiś byłem czwarty, piąty tak na oko, w tym 20 tam paru osobowym wężu. I wtedy ten Roman do mnie się, kiedy już było, zaczynały się te okna, ja tam z półtora, dwa metry do pierwszego okna, słyszymy głosy, że oni tam są wewnątrz. I on do mnie się podsuwał i mówi: Julek, butelki w drugie okno, benzyna w drugie okno. Ja pamiętam wtedy sekundę strachu, to drugie, bo zaraz, ja mam przejść przed pierwszym oknem, a tam oni są. To ja dopiero później sobie uświadomiłem, że wbrew pozorom to nie groziło niczym, bo przecież moje przebiegnięcie przed oknem była sekunda. On by się nie zdążył złożyć do strzału. Więc ten Roman wiedział, on mnie na nic nie narażał. A drugie dlatego, że głębiej w ich pozycję. I ja pamiętam, i wtedy nastąpiło właśnie to, co Państwu mówiłem, moja taka kompromitacja. Bo ja pierwszy wtedy skoczyłem tam, rzuciłem ten, od ściany się rozbiły te butelki, od razu, no morze ognia, bo one się wspaniale paliły, te butelki. Rozlało się to po ścianie, widok od razu jasno. Od razu w pierwszych drzwiach widzę faceta, już zdążyłem to wyszarpnąć ciepłenkę i od razu strzeliłem, ale co nastąpiło w tym momencie? Te okna były dość nisko, bo tak na takiej wysokości, parapety od ulicy. My wtedy po tej mojej benzynie mamy już skakać ze środka, więc podrywamy się wszyscy. I koledzy to takie tradycyjne polskie hurra! I wszyscy krzyczą hurra! I dobiegamy do tych okien. I wtedy, a ja byłem jedynaczek, mały synek, wychowany na tych kościuszkowskich, listopadowych powstaniach. Naczytałem się tego romantyzmu, a w ogóle pewnie z natury, może jestem egzaltowanym człowiekiem, nie wiem, może mi to do dziś zostało. W każdym razie, oni krzyczeli hurra, a ja licho wie dlaczego, co mi strzeliło do głowy, ja wrzasnąłem, niech żyje Polska. Zdawałoby się, że w takim tumulcie, hałasie, nikt tego nie zauważył. Nie tak, takie no teatralne to było, takie nienaturalne, no hurra, to wiadomo, to żołnierz krzyczył, a tu nagle wariat jakieś hasła wykrzykuje z transparentu, niech żyje Polska. No ale tak to spontaniczne było, to ja przez tego sobie nie wykalkulowałem, to we mnie się działo, niech żyje Polska. I proszę sobie wyobrazić teraz, że ten co się bał, że kalesony każą mu zdjąć przy kobietach, on to usłyszał, bo on był blisko. I jakie były konsekwencje tego? On żył do 1999 roku i przez te wszystkie lata, jak on do mnie telefonował, dzwoni telefon, ja podnoszę słuchawkę, słucham. Niech żyje Polska. On nigdy do mnie nie odezwał się inaczej, ani się nie przedstawił, kto mówi, że Bogusław, tylko niech żyje Polska. Ja mówię, że to był ten. I w rezultacie znowu się, aha, ale to się też źle skończyło, bo powstanie była ciągła zmiana. My nie nadążaliśmy za zmianą wydarzeń. I kiedy my atakowaliśmy te okna, to jeszcze byliśmy przekonani, że gruzy tej szkoły na Rybakach, a ta szkoła to była tak jak trzy razy przez tą salę, że ta szkoła jest nasza, że tam się to nasi. Nie wiedzieliśmy, że od godziny gruzy tej szkoły nie są opanowani i oni tam siedzą. A ta szkoła była tak ukosem do nas, i nagle, kiedy już my, bo Roman krzyczy, wyciszać ogień, skaczemy do środka. No wiadomo, że jak przez kilka okien my strzelamy, to przecież nie mogą koledzy skakać, bo jeden postrzelamy się wzajemnie, więc musieliśmy zakończyć ostrzał i dopiero wskakiwać. I on już szykował nas, że skaczemy do środka i nagle my dostajemy tak z ukosa. Ale z prawej, ja trochę z tyłu, tak, ogień z broni maszynowej po nas.
I on się natychmiast, to był dobry dla łódce, on się natychmiast zorientował, czym to grozi. My nie wiemy, ilu jest tam wewnątrz, jakie siły, a tu z tyłu ich też mamy. I my możemy lada chwila być zamknięci w kleszczach, nie wycofamy. I on wtedy mówi, chłopaki, spokojnie, pojedynczo wycofujemy się na górę, to jest z powrotem tymi schodami. I my spokojnie, bez żadnego właśnie popłochu, wycofujemy się na górę i już byliśmy przy zakręcie, kiedy jeden z najlepszych kolegów, to prawie mój rówieśnik, on miał 18 lat, Granic, Andrzej Stankiewicz, on oberwał, ja go trafili. I porządnie go trafili, i ręce, i noga poprzestrzeliwane. Ja pamiętam też, że był w zupełnie ciemności, on nie wiem dlaczego nie miał kurtki mundurowej, tylko koszulę białą. No, sierpień, gorąco było. I ja pamiętam w ciemności taka plama się biała osuwa na asfalt, widzę tak, bo on był tak parę metrów ode mnie. Jeszcze widziałem, taki był huk, że nie słyszałem krzyku, bo on wołał, tylko ruch ust. Zaraz skoczyli do niego, to żołnierza leśnika. Ze trzech, czterech skoczyło szybko go i do PWP był do szpitala. On przeżył zresztą i powstanie, i wojnę. Też dawno nie żyje. No i tak się skończyła trzecia próba, znowu nieudana. I w rezultacie my odzyskaliśmy ten budynek w nieprzewidziany sposób, bo oni po prostu się, pod koniec nocy, oni się wycofali. Wycofali się z budynku. My bez jednego strzału, to, ale to już była grubo po północy, weszliśmy przez te same okna, znowu byliśmy przygotowani, już wiedzieliśmy, że możemy być ostrzeleni tu, więc już żadnej benzyny, bo ta benzyna spowodowała, że nasze sylwetki czarne były, a te okna były jak purpura. Więc już cichutko wchodzimy, nic, żadnego oporu, nikt nie strzela. I ta woda również była w tej kondygnacji, bo to parter. Więc i wtedy budynek obsadziliśmy. Już noc z 23 na 24, ja pamiętam, wróciłem na kwaterę. Ja nawet nie wiedziałem, że jestem bardzo lekko ranny. To takie coś między raną a skaleczeniem. Bo jak biegliśmy, to ja mówiłem Państwu, że na samym początku, jak biegliśmy sprawdzić, czy ten budynek jest opanowany przez Niemców, to biegliśmy w bok tam do ulicy Zakątnej. Jak biegliśmy przez dziedziniec do tych żołnierzy, którzy to widzieli z ukosa, to rozerwał się pocisk z granatnika bardzo blisko i widzę, i taki malutki odłamek mi trafił w łok. A mieliśmy, bo to był taki fason zawijania rękawów. Ja miałem niemiecką kurtkę, tą łaciatą, ale rękawy miałem zawinięte ponad łokieć i tu miał, i dopiero na kwaterze, jak byłem po tym wszystkim, już wróciłem, już kolega akurat w garku zimno jakoś tam zupę mieszał i on mówi, popatrz, krew się cieknie tutaj z łokcia. Ja to zważę, że się mam stróżkę krwi. No i poszedłem do tego szpitalika w sanitariuszka i pensetą. Żałuję, że nie zachowałem na pamiątkę. To był taki odłamek, ja wiem, dwa łebki zapałek. No ale tyle, że mnie tutaj gdzieś tam. No, więc to był i następny dzień. To już obsadzaliśmy od rana, budynek znowu jest nasz, jesteśmy w tym budynku i wszystko było dobrze, znaczy do południa oczywiście były bombardowania. Ja jeszcze muszę Państwu powiedzieć, że co było charakterystyczne w powstaniu. Niemcy to jest w ogóle naród dobrze zorganizowany, im to trzeba przyznać. Oni mieli znakomitą synchronizację, łączność. Bo schemat był taki, nadlatywały samoloty, bombardowały nasze pozycje, my się cofaliśmy w głąb, na czas bomb, wiadomo, że piechota nie ruszy pod własne bomby, ale po ostatniej bombie jeszcze tynknie opad, jak piechota się podrywała. Oni mieli od razu łączyć, że już można. Także to był swoisty wyścig. My często z tych głębszych pomieszczeń biegiem doskakiwaliśmy do tych stanowisk strzeleckich od frontu, bo oni już byli i oni już biegli. I tak prawdopodobnie to padł za pierwszym razem, kiedy przez zaskoczenie zajęli ten budynek,
a tam, jak mówiłem, było trzech, czterech powstańców naszych, no to, to trudno nazwać tchórzostwem, bo nie wycofanie się byłoby samobójstwem, bo ich było czterech, powiedzmy, a biegło 50 i biegli w odległości 50 metrów. Ława. Więc no, nikt się nie dziwi, że oni, nikt się nie przyznał i do dziś nie wiadomo, kto to był, ale nikt by nie miał pretensji, że ci chłopcy się wycofali. Bo czterech się nie obroni w 50, to nie mało. Także oni mieli znakomitą synchronizację. I właśnie do południa były tylko bomby, ale piechota nie atakowała nas. Ja pamiętam, to był też dla mnie z jeszcze jednego powodu pamiętny dzień. Ja w schronie w PWPW byli cały czas moi rodzice. Ja nie miałem czasu na to, żeby wiele razy, ale codziennie, przynajmniej na 10 minut, bo ja byłem w tym bloku mieszkalnym, to była duża odległość, jeszcze na służbę była przecież wojsko. I ja do rodziców codziennie zaglądałem, na 10-15 minut. I ja szedłem właśnie, bo był względny spokój, przed południem, 24 sierpnia. Szedłem, żeby rodziców odwiedzić. I ja patrzę, nie doszedłem do tego korytarza, gdzie schrony były dla ludności. Patrz, stoi mój ojciec z jakimiś dwoma żołnierzami. Od razu zobaczyłem, zorientowałem, że oni są do Radosława, bo oni nie tylko mundur, ale nawet mieli na hełmach pokrowce te nakrapiane. Czyli za kompletnie jak esesmani. I ja patrzę, a to jest jeden z tych dwóch, to jest mój cioteczny brat, Janusz. Ten Janusz, on był ode mnie niecałe półtora roku starszy. To był znakomity chłopak. Jak to się mówi, do tańca i do różańca. Bardzo przystojny, podobał się dziewczynom, grał na gitarze. Dzisiaj każdy gra na gitarze, kto ma gitarę, a wtedy to było bardziej takie wyróżniające. Grał, śpiewał, był wysportowany. On był żołnierzem, bardzo wcześnie do konspiracji wszedł. To był, miał pseudonim Kruk, był w batalionie Miotła. Oni bronili Jana Bożego, ten kompleks na rogu Bonifraterskiej i Konwiktorskiej. Ja patrzę, ojciec stoi z Januszem. W wytwórni był magazyn żywnościowy, ogromny, z którego korzystała cała powstańcza starówka. I on, wiedząc, że ma tu w PWPW wujostwa swoich, no i mnie, cioteczego brata, kiedy u nich dowódca powiedział, chłopaki, ktoś potrzebny, żeby z PWPW przynieść czekoladę i papierosy. No to on od razu się zgłosił z tym drugim, że on te papierosy z wytwórni przyniesie i tą czekoladę. I on przyszedł, oni wtedy z 10 minut podobno rozmawiali. I ja chwilę rozmawiałem z tym moim bratem i nie przypuszczałem, że ostatni raz w życiu z nim rozmawiam. On raz był w wytwórni 13 sierpnia, to był jeszcze taki, o, junak, po walkach na Woli, na cmentarzach, taki suchowaty entuzjazm. A teraz drugi raz ja patrzę, nie ten chłopak, oczy sine, podkrożony, wymęczony, wymordowany, taki zgaszony. I mówi do mnie, mówi, słuchaj, ciężko jest, Goliaty nam podsuwają pod tego Jana Bożego. Mówi, ledwie się trzymamy. No i tak rozmawialiśmy chwilę. Drugi to był, przedstawił mi się jako Bończa. Też oni byli w plutonie torpedy. To była bardzo znana jednostka była. I wtedy ja bym dłużej rozmawiał z tym bratem, ale nagle z mojej drużyny Tadek, taki był Pchełka, Tadek Sztora, pojawił się, Jule, natarcie na mieszkalny. No to ja tylko z bratem Grabula i popędziłem na stanowiska. I rzeczywiście zaczęło się natarcie piechoty na nasz grób. Ale teraz może ja jeszcze o tym bracie zaśpiewam, bo proszę Państwa, ten brat zginął w ostatnich momentach obrony Bożego Jana. Wycofywali się na drugą stronę Sapieżyńskiej i ostatnie pociski czołgowe, jego i taki był drugi, Góra. Z tym, że Góra był ciężko ranny, a brat śmiertelnie upadł. I brata prowizorycznie od razu pochowano gdzieś tam w gruzach na Sapieżyńskiej. Później
pierwsze lato powojenne, 45 rok, zaczęto prowizorycznie ekshumację. Z tego rejonu Starówki ekshumowano powstańców do ogrodu Krasińskich na tyłach pałacu. Tam był olbrzymi klomp. I ja 1 sierpnia, taki zbieg okoliczności 45 roku, a nie, brat zaginął, nie wiadomo było, co się z nim stało. Oni mieszkali w Pruszkowie. No, nie wrócił z powstania, więc mógł być w niewoli, mógł stracić pamięć, mógł być wywieziony na wschód, na Syberię też, bo tak przecież się działo. I ja byłem na Żoliborzu u wujos, a mieszkałem jeszcze wtedy w Łodzi, bo pierwsze 3 lata powojenne ja byłem łodzianinem, no bo w Warszawie nie było mieszkania, bo przecież ten dom był zburzony. Ja szedłem z Żoliborza pieszo na Dworzec Gdański, tą ulicą Nalewki, mijając ogród Krasińskich. Spojrzałem w bramę ogrodu Krasińskich i patrzę, ogromny klomp i tłum ludzi chodzi wzdłuż grobów. Widzę, tam jest mnóstwo grobów. A proszę Państwa, te pierwsze lata powojenne, tuż po wojnie, to był czas, kiedy nie ominęło się żadnego grobu na ulicy czy na podwórku, bo każdy grób mógł być grobem mojego kolegi czy kogoś z rodziny. To był po prostu, no, jak nawyk. Grób jest, co ja muszę podejść, zobaczyć, kto tam leży. A tu nagle ja widzę dużo grobów. Ten klomp był olbrzymi, tamtych grobów było 100 na pewno. Ja wchodzę. Obchodzę dookoła i aż z wrażenia, aż nogi mi zmiękły, ja patrzę, jest grób tego mojego Janusza. Tabliczka, wszystko jest. Imię, nazwisko, plutonowy podchorąży, kawał krzyż waleczny, rok urodzenia. No niewątpliwie on. Wszystkie dane osobowe na tabliczce wypisane. No więc, a wujostwo, jego rodzice, wtedy likwidowali mieszkanie w Pruszkowie, przenosili się na Śląsk, do Bytomia, na te ziemie odzyskane. Ale ja wiedziałem, że ciotka jego siostrą moczą już są na Śląsku, ale wuj jeszcze był w Pruszkowie, likwidował to mieszkanie. Ja wtedy, jak już wsiadłem, nie pojechałem do Łodzi, do domu, tylko wysiadłem w Pruszkowie i pędzę do wuja, no, podekscytowany: wuju, grób Janusza godzinę temu znalazłem. Wuj dziwnie zareagował. Ja myślałem, że dla niego to będzie, nie wiem, jaka sensacja i w ogóle. A on tak jakby powściągliwie to przyjął i mówimy: słuchaj, nie, to nie jest grób Janusza. Jak to nie Janusza? Wszystko jest wypisane. I wtedy wuj mi opowiada taką rzecz, że wuj jest jednym z ojców tych poległych żołnierzy Radosława, a zgrupowanie Radosław, oni byli świetnie zorganizowani. I oni bardzo szybko, tuż po wojnie, utworzyli komitet ekshumacyjny. Oni się zajmowali wszystkim, ekshumacjami. I wuj mówi: słuchaj, ja jestem jednym z najbardziej natrętnych, ciągle im kołki ciosam na głowie, żeby oni energiczniej to robili i tak dalej, i oni, żeby się ode mnie, żeby ja się od nich odczepił, bo oni mnie już potąd nie mają, to oni na tabliczce napisali dane Janusza i to nie jest Janusz, tylko oni na odczepnego, żebym ja się odczepił, że to jest mistyfikacja. I zaraz, jeżeli rodzony ojciec mi to mówi, to ja, dlaczego mam nie wierzyć? Ja to przyjęłem za, aha, no tak, no głupia sprawa, no, znaczy to nie jest Janusz. Ale ten grób zniknął. Niedługo potem zniknął ten. Ja już się wprawdzie nie interesowałem, ale w ogóle zniknęły te groby, bo z ogrodu Krasińskich te groby ekshumowano, a grób Janusza nigdzie się nie pojawił, nie ma. I proszę sobie wyobrazić, minęło parę lat, kiedy ja już byłem w bliskim kontakcie z kolegami jego, z tym plutonem torpeda, bo tam jeszcze gdzieś przeżyło trochę.
mieli duże straty, ale sporo żyło. Już byliśmy zaprzyjaźnieni. Jeden z nich mówi do mnie, ja mu poruszany był ten temat Kruka, mojego brata. Mówi, chcesz się dowiedzieć, co się stało z twoim bratem, to pójdź na ulicę Baliców, dał mi adres. Taki pan Molenda tam, państwo Molendownie mieszkają, rodzice też poległego chłopaka spluwiono torpedę. A co jeszcze tutaj się złożyło? Że ja zapamiętałem, jak wtedy patrzyłem na ten grób, rzekomy grób Janosza, sąsiedni grób, to też spluwiono torpedę, pseudonim Talizman. I gdyby to był pseudonim Czarny, Szary, Pantera, Sokół, to ja bym nie pan, ale Talizman, to nie sposób zapomnieć takiego, bo to się bardzo oryginalny pseudonim, Talizman. I okazuje się, że ci państwo Molendowie, to był taki robociarz warszawski, ten z czapką łąsiskami, fajny facet, i to byli ci rodzice tego Talizmana. I ten pan Molenda zaczyna mi opowiadać i mówię, proszę pana, latem, niedługo potem, jak ja byłem tam na tym, przy tym klombie, bo to jeszcze było lato, 45 rok, my się dowiadujemy, że przyjeżdżają tam wojskowe ciężarówki i zabierają, nie wiadomo dokąd, tych chłopaków, wykopują i zabierają. No, to myśmy, cała rodzina, dyżury zrobiliśmy, bo była ładna pogoda, wzięło się butelkę oranżady do picia i w krzakach w ogrodzie Krasińskich leży i akurat mówi, na mnie wypadło. Pojawia się ciężarówka, wyskakuje taki oficer młody, tam z łopatami żołnierze i podchodzą do grobu mojego chłopaka, tego Talizmana. No to mówi, ja wstałem wtedy z tych krzaków, podchodzę, mówię, a co wy tu chcecie? A ten oficer do mnie, a wy co jeden chcecie? Co was to? Mnie to obchodzi, bo to jest mój syn. To jest żołnierz Armii Ludowej i my go zabieramy tam, gdzie on powinien leżeć. O, kochany, mówię do niego, armii, to jest żołnierz Armii Krajowej, batalion Miotła, pluton Torpeda i wy go nie ruszycie. Do żadnej Armii Ludowej go nie zabierzecie. No i zaczęła się, ja nie miałem wtedy, nie było tych dyktofonów, ja, mnie to tak zapadło w pamięć, że ja prawie dosłownie pamiętam, co ten człowiek mi mówił. I on mówi, zaczęła się awantura. I to takie momenty, jak u Szekspira, czyli te w Hamlecie moim. Ja mówię do niego wreszcie, jak on się uparł, że on to zabierze, że to, ale mówię, to ja mówię, dobra, to ty się go zapytaj, tego, zapytaj się, jak on ci powie, że był w AL-u, to se go zabieraj, bo miał taki polszczyznę taką, nie wyrobił, to se go zabieraj, ale jak ci nic nie odpowie, to, i tu było mocne słowo, bo ja jestem robociarz z rewolucji 1905 roku, ja jestem warszawski robotnik, jak wy go ruszycie, to ja fabryki w Warszawie w ogóle postawię na nogi. To będzie na 100 fajerek awantura. Ja do Bieruta pójdę. No i mówi, i ten oficer się załamał. I wtedy takie słowa padły z ust tego Molendy. No i mówi, obroniłem chłopaka i przeszli do innych. A ten inny to był mój brat. I mój brat, a teraz wrócę do wuja. Wuj, czego ja nie przewidziałem, miał wuj, co się czasami zdarza, był zakochany w swojej żonie. Nieprzytomnie zakochany. I dla wuja było wszystko podporządkowane jednemu, żeby ciotka się nie dowiedziała, że Janusz nie żyje. Żeby jak najdłużej to trwało, że może jest na zachodzie, może ma coś z pamięcią, może jest w łagrze sowieckim, żeby odwlec ten moment, że ona się dowiaduje, że syna zabili, że syn nie żyje. I on wszystko temu poświęcił, dlatego wymyślił tą bajeczkę,
że to mistyfikacja, że to rzekomy grób. Ja dopiero od tego Molendy się dowiedziałem prawdy. I w tej chwili, w tej kwaterze na cmentarzu Powązkowskim wojskowym jest ta kwatera Armii Ludowej i tam jest gdzieś, jak ja naliczyłem, kilkanaście grobów NN, nieznanego nazwiska. Jednym z nich jest ten mój Janusz z plutonu torpeda. Bo tu jeszcze, co potwierdza, że oni po prostu przywłaszczali sobie złotych tych, których ktoś nie dopilnował. O tak jak on. Nie upomniał się. Bo proszę sobie uświadomić, że ich było bardzo niewielu na Starym Mieście. Tam był ten czwarty batalion Alelu, niecały. Zresztą muszę obiektywnie, uczciwie, żeby nie popełniać, że oni, tam był ten dowódca jednego z plutonów, ten Rozmubirski, Gustaw, późniejszy po wojnie dowódca Czerwonych Beretów. To był bardzo dzielny oficer, on dostał chyba wiertuty od Bora Komorowskiego nawet. I ci alowcy, którzy tam byli, to było dobre wojsko. My do nich, jako do kolegów z powstania, nie powinniśmy mieć żadnych pretensji. Walczyli razem z nami. Natomiast to, co się działo po wojnie, to jest oddzielny rozdział. Także tam, ale do czego zmierzam? Że ich było bardzo niewielu. Przecież ten sztab Armii Ludowej zbombardowany na Freta, to gdzie jest Muzeum Skłodowskiej Kultury. I oni byli w składzie, oni bronili tak zwanej garbarni na Rybakach, Kwebracho. Mieli ten odcinek od strony Wisły na dole. I oni bardzo dobrze się tam spisywali, ci alowcy. Oni byli podporządkowani batalionowi Dzik. Tam cały odcinek to był porucznika Dzika Tadeusza Okolskiego. Także ich było niewielu. Oni się musieli wzajemnie znać. No skąd na ich kwaterze aż tylu nieznanego nazwiska? To świadczy, że to są groby jakieś cudze. Nie wierzę, żeby oni się nie znali. Także to było, no to jedna z paskudniejszych spraw jest, bo to jest właściwie zbrodnia popełniona na nieżyjącym człowieku. Przecież ta moja ciotka, która jeszcze żyła sporo lat, już później oczywiście wiadomo było, że straciła syna żeńca. Ona by nawet, no trudno zapalać świeczkę na 15 grobach, bo to ta absurdalna sytuacja jakaś. Poza tym ciotka moja zamieszkała z moją matką na Franciszkańskiej przez pewien czas, ze Śląska wróciła i ja nigdy ciotce nie powiedziałem, że ona szła do sklepu, mijając miejsce, gdzie Janusz zginął. Uważałem, że byłoby to dla niej za bolesne. No, jej codzienność, jej, tu chodzi po rzodkiewki i po kapustę i mija miejsce, gdzie padł trupem jej syn. Ona, nie, ona wiedziała mniej więcej, że to gdzieś tu, koło Jana Bożego, ale że ona szła, nigdy jej nie powiedziałem. Także no, a i teraz, bo już zajrzę do wieczora Państwa, więc ostatni mój taki epizod powstania, który mi bardzo utkwił. Ja mówiłem o takim baciku, który się gramolił i mu się ta butelka wysuwała. To był chłopak taki, no, koło 1,90 m mógł mieć, barczysty, silny, ciężki. To ma znaczenie. I teraz jest ten dzień następny, 24. Kiedy ja ten krzyczy, że natarcie na mieszkalny, żegnam się z tym bratem po raz ostatni w życiu, że ten Bończa, który z nim był, bo te papierosy, następnego dnia zginął. Ten Bończa, taki zwykły, że się obaj przyszli do wytwór i obaj po dwóch dniach już nie żyli. Ten Bończa eskortował jeńców niemieckich przez ulicę Starówki, szedł tam do komendy głównej, na Długiej była komenda. On eskortował tych Niemców, bomba czy pocisk się rozerwał, wszyscy oni zginęli, ci Niemcy i on. Więc wtedy zaczęły się te falowe natarcia na blok mieszkalny. I wtedy my, to był taki dzień niesamowitego kontrastu, bo to do pewnych godzin, konkretnie gdzieś tam do godziny 16,
To był dzień naszego triumfu. Oni podrywali się do natarć, z drugiej strony jezdni. Nas wtedy już wspierał ludziem Leśnika. Ale broniliśmy je tak, że podrywali się do natarcia, dostawali się, padało kilku, już padali raz na zawsze. I gdzieś do godziny 16 to była taka sytuacja, że my mieliśmy jednego ciężko rannego, dwóch z nich udało się dobiec jakoś bokiem na tyle blisko, że wrzucili wiązkę granatów i ten kolega został zmuchnie, on z drabiny strzelał, bo okna były wysoko w tym pomieszczeniu, zmuchnęło i on ciężko ranny. To był jedyny nasz ciężko ranny, a ich leżało już tak na wieki wieków. No chyba około 20 na przedpolu, na tym podwórzu i na tej jezdni. Więc my byliśmy prawie w euforii, że tak się skutecznie bronimy, że oni zęby łamią sobie na nas. I wtedy właśnie ich dowództwo się zorientowało, że piechota jest bezradna, nie mogą się wdać. I oni działo szturmowe na nas puścili. I ja pamiętam, że słyszałem głosy czołg, czołg. To nie był czołg, to było działo na gąsienicach. Ale ja byłem w głębszym pomieszczeniu, bo przed, nieco wcześniej była taka sytuacja, że między tymi falowymi atakami były przerwy. Przerwy nawet pół godziny i dłużej, kiedy oni po drugiej stronie jezdni były wysokie grządki warzywne, kartofle, pomidory, oni tam zalegali. Niewidoczni dla nas, jak dostawali w 4 litery, stracili paru ludzi, to się wycofywali i znowu próbowali. No, były bomby, po bombach ruszali. I oni wtedy skierowali to działo szturmowe. Ale ja wcześniej, jak była jedna z takich przerw, że oni leżeli tam w tych grządkach, to... A przedtem był taki moment, że oni już doskoczyli do drzwi klatki schodowej i już wyrywali. Te drzwi były dawno wyrwane, ale za każdym razem te drzwi wstawialiśmy od dołu worki piaski, workami piasku masnego, żeby zawsze była jakaś zapora. Już widzimy przez, bo te drzwi miały takie okienka, widzimy gębę, szarpią za te drzwi. Oczywiście my jak biegaliśmy, ten Roman Markel miał Schmeissera, od razu serią pociągnął i ten najbliższy z nich, a tam były w dół takie schodki na zewnątrz z tej klatki, zwalił się na te schodki, leżał blisko. I wtedy, w czasie takiej przerwy, my jesteśmy zgromadzeni przy tych drzwiach, widać, on tam leży ze 2-3 metry dalej, nogami, butami w moją stronę, i wtedy też, a dalej jego karabin leżał. I wtedy ten Roman Marchel, co dla niego też było charakterystyczne, on mi nie wydał rozkazu. Bo rozkaz był ryzykowny, bo przecież oni w tych grządkach warzywnych nas widzieli. A chodziło o to, żebym ja wyskoczył na zewnątrz, po ten karabin. To on mi nie wydał rozkazu, tylko do mnie mówi, Julek, a nie wyskoczyłbyś po ten karabin? Bo to było niezobowiązujące. Ja miałem prawo, bo jak nie rozkaz, to ja się boję. Ale byli z nami ci leśnicy. Tak nazywaliśmy tych żołnierzy z grupami. Była rywalizacja, kto jest lepszy, czy my, czy oni. I teraz oni słyszą, że ja mam polecenie i ja powiem, że ja się boję. Ja się bałem piekielnie, ale ja nie mogłem nie wyskoczyć, bo ci będę tchórzem. Ja wtedy, tak pamiętam, w trzech susach, ja nawet w tym stresie nie wiedziałem, czy strzelali do mnie, czy nie, czy z tych żołnierzy. Chwyciłem ten karabin. Ale jedną rzecz zdążyłem zauważyć, też charakterystyczną. Jak on leżał głową do dołu, to jemu rękawy też się zsunęły. On miał 3 zegarki, to w słońcu zegarek się dobrze błyszczy. To jest dowód, jak oni rabowali, bo to był jeden z tych wschodnich oddziałów. Także te 3 zegarki, to ja naocznie się przekonałem o ich zachowaniu. I wtedy ja ten karabin podałem Romowi. Ciekawe, że to był francuski karabin, nie wiem, bo Niemcy mieli mauzery niemieckie. Ale widocznie te oddziały wschodnie to były tak już trochę uzbrojenie z demobilu miały. To był Lebel francuski. I ja tak się rozochociłem tym, że ja jestem bohater, zdobyłem karabin,
odważyłem się wyskoczyć, to ja sobie powiedziałem, no to zaraz 2 metry dalej jeszcze jeden leży. To ja do tego wylezę też, ale już nie wyskoczyć na motoryzmę, tylko a tam zresztą różne rury, jakieś kable w tych korytarzach piwnicznych. Ja chciałem zrobić coś w rodzaju bosaka i wypełznąć i tym bosakiem ten dalszy karabin ściągnąć. I akurat ja się mocowałem tam z jakąś tym bosakiem, to byłem w tym dalszym korytarzu i słyszałem straszne wybuchy tam od prądu, jęk i krzyki. I wtedy ja to wtedy, a przedtem słyszałem, jak mówią, że czołg się zbliża. To było to działo, z którym byłem. Od razu otworzył ogień w te pomieszczenia, gdzie my byliśmy. Ja słyszę dlatego, że krzyki, jęk, więc ja rzuciłem jeszcze to żelazo i rzucam się w tamtym kierunku, gdzie te wybuchy do prądu. I w takim korytarzu, który łączył te pomieszczenia, ja widzę z przerażeniem, ten mój dowódca, Roman Marchel, ten dom, zatacza się, jedną ręką tak maca ściany, jak tak, przez drugą rękę krew cieknie z twarzy, przez palce. Dla mnie to był koniec świata, bo to był autorytet. On był dla nas jak Napoleon Bonaparte dla tej gwardii francuskiej. To zdawało się, że to jest człowiek, któremu nic się nie może zdarzyć. To jest, a tu ja go widzę w żałosnym stanie. On zakrwawiona twarz porusza się tak niezdarnie. Ja go chwyciłem za łokieć, żeby go prowadzić. Już do PWP był, do tego szpitala, do tego punktu sanitarnego. I tu, słuchajcie, wyszła jego klasa. Ten człowiek był w szoku, był ranny, krew mu zalewa oko. On miał całkowite prawo myśleć tylko o sobie. Bo człowiek w takim momencie właściwie o sobie myśli. I teraz ja mu chcę pomóc, a on mnie odpycha i mówi, ja sam dojdę, ratuj Bacika. On w takim stanie myślał o podkomendnym, że tam jest trafiony jego żołnierz. No to ja oczywiście skoczyłem do przodu i widzę ci dwaj przyjaciele, którzy do nas razem dołączyli, ten od tych kalesonów i ten od tych rozmowy, czy ma żonę, to oni tego Bacika z wody dźwigają, bo tam, jak mówiłem, woda była do połowy łydek co najmniej. Ten Bacik dostał tu w okolicy serca, ja tylko zdążyłem zauważyć, że jeszcze takie drobniejsze odłamki miał uda, poszarpany mundur i krew, ale tu widzę, powiększa się plama krwawa. Ale ja go jako trzeci chwyciłem też, dźwignęliśmy go z tej wody i wtedy katastrofa. Bo tak, on był raz, że ciężki, bo to było chłopisko, był śliski, bo już był w wodzie raz. A my byliśmy tacy dość przecież my mało sypialiśmy. My sypialiśmy po 4 godziny na dobę, ciągle ta służba, zmiana stanowisk. My byliśmy po prostu no nie tacy jak normalni. I my go upuściliśmy, znowu chrupnął nam do tej wody, wyśliznął nam się. I go wydobyliśmy drugi raz. I wtedy w międzyczasie się pojawiła sanitariuszka z noszami. Więc go szybko na nosze. I pędem do tej doktor Petrowskiej, do tego szpitala polowego, tej doktor rany. I tutaj nastąpił taki właśnie moment, to we mnie do dzisiejszego dnia siedzi. My byliśmy w stresie, że naraz było najstraszniejsze to, że my go upuściliśmy znowu w wodę. On znowu łyknął tej wody. I baliśmy się, że my utopiliśmy go po prostu. I my z tym do niej się zwracamy, że pani doktor, on był 2 razy w wodzie. Ja nie wiem, my nie wiemy, czy my go nie... A ona uspokoiła nas, znaczy uspokoiła, no nie żyje, ale nasze te wyrzuty sumienia. Mówi, słuchajcie, to jest śmiertelne trafienie. Czy wy go upuściliście, czy nie upuściliście, to żadnego znaczenia nie miało. On by nie żył, bo to było tu trafienie. I teraz my to przyjęliśmy z ulgą, że znaczy, no, nie jesteśmy winni jego śmierci, ale proszę Państwa,
jedno braliśmy pod uwagę. Czy ona nam powiedziała prawdę? Przecież to była rozsądna, dojrzała kobieta, ma przed sobą trzech chłopaków, 17-18-letnich, rozdygotanych, że kolegę utopili. Czy ona nie chciała nas po prostu, ten nasz stres, że po prostu nie powiedziała nam prawdy. I my do końca, jak byliśmy trzej, później dwa i teraz ja jestem tam, ja do końca nie mam 100% pewności, jak było naprawdę. No i tak to było takie moje właściwie, chyba ja kilka podałem takich węzłowych momentów z moich tych przeżyć, z tego powstania, ale gdyby mnie zapytali tak, które było najbardziej dla mnie dramatyczne, to właśnie to, co teraz powiedziałem, ta śmierć Pacika. Ja nawet pamiętam, że zrobiłem taką sporą monotypię. Znaczy to nie jest grafika, bo to jest ani linoryt, ani drzewo, to jest jednorazowa odbitka, odciskanie na papierze. Jest farba na szkle albo na blasze i taką monotypię zrobiłem, śmierć Pacika. I podarowałem to komuś w Kanadzie, jak byłem mojej córki i nie miałem tego, ale miałem fotografię i na którąś z rocznic powstania i powiedziałem w PWPW, że to jest mój ulubiony rysunek, bo ja miałem całą wystawę Powstanie Warszawskie w rysunkach w Empiku na Pradze i to był moja ulubiona praca i jak wytwórnie się o tym dowiedzieli, PWPW, nic mi nie powiedzieli. I była któraś z rocznic, ja patrzę, a oni mi dają w ramki oprawiona reprodukcja tego mojego obrazu. I zresztą w ogóle tutaj może zakończę tym, że do dzisiejszego dnia Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych jest wzorcowa, jeśli chodzi o pamięć, o historii, o powstaniu. Oni nas traktują jak jakieś najważniejsze osoby. Urządzają te rocznice znakomicie. Także jestem z tego miejsca, chociaż nikogo z nich tu nie ma, ale jeszcze raz chcę podziękować. No to ja tyle byłoby na tyle. Ja jeszcze może powiem, że ja zajmuję się od wielu lat pisaniem o powstaniu, bo ja to traktuję jako obowiązek. To jest przedłużenie mojej służby w AK i powstaniu. Utrwalać to, pisać o tym. Trochę tych książek popełniłem i ponieważ czuję się jeszcze nie najgorzej, nikt mi nie daje tylu lat, ile mam, to tu jest największe zawsze zagrożenie, ale dopóki to powstanie nie myli mi się, nie będzie mi się mylić z Kościuszkowskim, no to będę prosty pisać. No to tyle, no dziękuję. Konferencji w poniedziałek, wtorek na stronie internetowej informacje. Zapraszamy. Kto jeszcze się nie podpisał, a w szczególności chciałbym na kolejne informacje dla pana. Załącznik do sprawozdania Lustyka. A tu się umawia i nie ma problemu. To można połączyć jeszcze. To musisz też demontować, ale po co się...
O dziwo się nagrywa.